Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nie będę gotowała, ponieważ dzisiaj mam dla Was fajny filmik, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Proszę sobie zrobić jakiś fajny wieniec, zależy co uzbieracie i Wam powiem, że naprawdę będzie superowy. Ten filmik z tym wieńcem zrobiłam już w ubiegłym roku i dałam na mój kanał Babcia Bożenka Robótki, a dzisiaj chciałam go skrócić i wstawić po to, żeby Wam pokazać, jak szybko można zrobić sobie taki wieniec. I to będzie filmik o tym, jak zrobić sobie stroik na cmentarz, na balkon, do mieszkania. I to będzie stroik, można powiedzieć, za grosze albo za darmo. Mamy teraz jesień. Bardzo dużo runa leśnego, bardzo dużo suszonych na drzewie kwiatków jeszcze, czy liści na ziemi leżą. Proszę wykorzystać, możecie sobie taki wieniec, niekoniecznie mchem, możecie sobie wypełnić jodełką na przykład i powkładać parę takich fajnych rzeczy. Albo sztuczne kwiatki parę, co chcecie. Wtedy niesiecie na cmentarz, albo na cmentarz inny, do domu inny, czy na taras inny. Naprawdę powiem Wam, że będzie bardzo wdzięczny i będziecie się bardzo cieszyć, jak będziecie sobie na niego patrzeć i powiecie, wow, sam zrobiłem, albo sama zrobiłam. I nawet komuś prezentować, rodzicom czy dzieciom, a więc dlaczego by nie. Dlatego teraz już przejdę, pokażę Wam, jak ja robiłam. Robiłam go koniec września w ubiegłym roku, ale pokażę Wam, ponieważ warto jest zrobić. Czasu do czasu również na tym moim kanale z gotowaniem wstawiam Wam coś innego, ale coś fajnego, przydatnego i zapraszam Was na ten mój kanał, ponieważ tam, na tamtym kanale moim drugim jest bardzo, bardzo dużo przydatnych właśnie robótek, które mogą Wam się na co dzień przydać, nie tylko w gotowaniu. Ostatnio wstawiłam również gadżety moje kuchenne, prosiliście, a więc będą również i gadżety na tym moim kanale z gotowaniem, już wkrótce. Oczywiście chciałam ten filmik wstawić szybciutko, ponieważ idą święta, znaczy wszystkich świętych. Możliwe, że kogoś nie stać na taki wieniec, albo chciałby jakiś wieniec robić za grosze i możliwe, że ten filmik Wam się przyda. Teraz przechodzimy do robienia tego wianka. Tutaj mam jarzębinę. I na przykład z takiego patyka jarzębiny również można zrobić wianek. Albo tutaj mam taką różę czerwoną. Również z tej róży można zrobić wianek i pomiędzy sobie włożyć jeszcze inne roślinki, co macie. Ja również nie mam nic w domu, oprócz takich świątecznych, można powiedzieć, kokardek. I tym chciałabym dzisiaj związać ten wianek. Może być zielone, może być coś mniejszego. Szczepiamy tu. Obwijamy na przykład gazetą i na tej gazecie robimy ten wianek. Ja tutaj w domu mam takie coś, taki paseczek do ściskania i tutaj szczepię, zacisnę, ponieważ nie mam nic, ani nitki takiej metalowej do ozdabiania. Po prostu zrobimy z tym, co mamy w domu. Jeżeli macie jakiś drut miękki, możemy również tym drutem jakimś zawinąć. Teraz roluję gazetę. I taką gazetę możemy sobie tutaj przyłożyć. Naokoło robimy tą gazetą i
tym sznurkiem związujemy. Tutaj pokazuję, teraz już na tym złączu robimy tak, że łapiemy tą gazetę. Możemy dać jeszcze jedną, jak chcemy mieć grubszy, żeby nam to fajnie trzymało. Bierzemy nitkę i związujemy tą nitką. Tak możemy zrobić, że tą gałązkę przykładamy tu. I zaczynamy już związywać tą zieloną nitką. Teraz ja tutaj mam takie zielone kawałki mchu. I ten mech będziemy wkładać pomiędzy, raz z tej strony, raz z tej, żeby nam fajnie tutaj też jakby wypełniało, raz z drugiej strony. I ściskamy. To jest bardzo silne, trwałe, a więc to się bardzo dobrze nadaje. I tak zrobimy z 2-3 razy. Raz tu, żeby nie było widać tej gazety. Teraz możemy tutaj włożyć tą jarzębinę, czy dwie gałązki, żeby było tak wypełnione fajnie. Nie wiem, czy mi widać, ale mam nadzieję, że tak. I ściskamy te gałązki jarzębiny. Te owoce czerwonej róży. I dajemy dalej ten mech. Z jednej strony. Teraz po tym znowu idzie jakaś gałązka może zielonego. Tutaj mam taką gałązkę zielonego listka. Również możemy to dać. I teraz bierzemy znowu tą jarzębinę tutaj. Taki wieniec, jak zrobicie, czy taki wianek, możemy dać komuś w prezencie. Możemy również kupić, zrobić to ładnie zielone, samym mchem i tylko na dole albo u góry tak ładnie ozdobić. A więc możliwości jest dużo. Tak robimy, żeby z tej strony również nie było widać tej gazety, tak samo jak tutaj z przodu. I proszę zobaczyć, ten wianek jest już gotowy. Natur pur, można powiedzieć. Jeżeli macie taką metalową, ja tutaj postawiłam podstawkę, proszę położyć na tą podstawkę metalową. Wtedy, jak wam będzie tutaj coś się będzie opadało. Tutaj możemy dać świeczkę. Zapraszam was bardzo serdecznie do zrobienia. Wszystko, co tutaj mam, to już jest wysuszone praktycznie. A więc myślę, że będzie wszystko fajnie i wyjdzie wam fajny, fajny wieniec. Również na cmentarz, jak już wspomniałam. Możemy dla kogoś bliskiego zrobić i zanieść. Pół godzinki pracy na pewno jest. Może troszeczkę więcej, ale ja myślę, że warto. Do widzenia i dziękuję za suby, za oglądanie mnie i możliwe, że do zobaczenia znowu na moim kanale. Ten wieniec jest już w pokoju, na stole. Zrobię zdjęcie i wstawię.